ale Wielkanoc. No. Często, no różnie to było, to święta ruchome są, więc czasem było tak, że śnieg był jeszcze. Ale jak była ciepła Wielkanoc, z reguły to już na Wielkanoc, to była wiosna, ładnie. Dało się dachówkę, już kowalki taką elegancką, dwie, trzy dachówy. Z dachu gdzieś zdejmowaliśmy, takie albo niepotrzebne gdzieś, to się szukało, tam zresztą było wszystkiego wokoło. I do czego to służyły dachówki, myślacie się? Nie? A? Pozostawiało się pod odpowiednim kątem, robiło się takie korytami całe, te, tak jak skocznia narciarska. O, mini skocznia narciarska. To służyło do turlania jajek. Tak. I jajkami się turlało. Kto dalej jajkiem i kto kogo uderzył, tam gdzieś trącił jajko, to punkty się liczyło i jajka się... No, grało się w tym na jajka i się zrabiało jajka. Jak pani jajko na przykład potoczyło się tu i to samo. Ja próbowałem trafić swoim w pani jajko i wtedy ja wygrywałem od pani w to jajko. Albo odwrotnie. Na tym to już polegało. To była zabawa na stałe. Ponadto tłuczki różne. A o jakie to chwyty były, żeby jajko stłuc. Też kto zbił jajko, czyje jajko pękło, ten tracił jajko. Kto mocniejszy był, zarabiał. To były jajka. Ponadto te baranki robiliśmy różne. No, Wielkanoc to była tak ciekawa. Rodzinki się zjeżdżały. Najcudniejsze wypieki. Często blaszki, blachy były duże, na tych blachach robiło się, mama przygotowywała całe ciasto, wszystko przygotowane było, zakrywała czystymi takimi białymi i to nie można było, kiedyś to nie można było używać różnych tych plastikowych, tych sztucznych materiałów, tylko wszystko musiało być lnianym, przykrywało się lnianym jakimś tym, no, obruskiem czy coś, albo takim kroiły takie duże obrusy na kawałki, to się przykrywało i te ciasto nosiliśmy do braciszków. Tam była piekarnia olbrzymia, bo to był ten stary zakon i tam parę godzin na jakiś czas zostawiało się, no i później jeździliśmy rowerami najczęściej po odbiór tego, żeby to nie nosić. No i coś do dzisiaj to. Niebo w ustach, jak się